Jesteśmy bardzo wdzięczni Caritas Polska i Geronimo Martins za to, że otrzymaliśmy również taki piękny prezent, jakim jest samochód, bo wiemy doskonale, że aby Caritas, również i nasza Caritas Częstochowska mogła działać, potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. Tak? Odpowiednimi narzędziami to są właśnie przedmioty i również tabor mechaniczny do tego, żebyśmy mogli dotrzeć do ludzi, żebyśmy najpierw mogli dotrzeć do Biedronki, a później z tymi rzeczami, z tym towarem, z tą żywnością dotrzeć również do ludzi. Dlatego też do czynienia dobra to są potrzebne, jak papież bardzo często mówi, potrzebne są dwie ręce. Jedna ręka to jest człowiek, a druga ręka to są również i takie przedmioty, rzeczy i tabor mechaniczny, który wspiera, bardziej jeszcze uaktywnia tą działalność, pomaga tą działalność jeszcze bardziej przyspieszyć, dlatego że dzięki również i takim prezentom możemy naprawdę jeszcze więcej zdziałać, jeszcze więcej, do większej liczby osób dotrzeć. To bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, dlatego że my takiego samochodu nie mamy. Kombinowaliśmy wcześniej, zbierając żywność, układając ją w różnych takich przenośnych lodówkach, co były to lodówki niewystarczające do tego, aby odebrać tak dużą ilość żywności. Ten samochód rzeczywiście usprawni, bo jednym kursem możemy naprawdę wiele Biedronek w mieście i poza miastem będziemy mogli obsłużyć. Bo do dziś robiliśmy to na kilka razy, bo tak inaczej się nie dało, bo trzeba było zachować tak zwaną ciągłość chłodniczą w przewożeniu i transporcie żywności. Bardzo dziękujemy, będziemy o niego dbać, bardzo mocno będziemy dbać, troszczyć się o niego będziemy, ale na pewno u nas on nie będzie stał bezczynnie, będziemy go naprawdę mocno wykorzystywać do dzieł dobroci i miłosierdzia. I od pierwszego odpala.